produkt do czyszczenia, dezynfekcji i klimatyzacji. Sprzedawany w naszych marketach, nie powiem gdzie. Celowo zasłonię, żeby nie było widać, jaka to firma. Człowiek i ekologia. Sztyfty 2. Jeden 200 ml, drugi 400 ml. Także zobaczcie, co tutaj jest. Substancje czynne i bardzo niebezpieczne. Poza tym te substancje są rakotwórcze. To tak dla Was, żebyście wiedzieli. Krótki short, krótki skrót, krótkie wyjaśnienia. To są bardzo złe rzeczy. Nie kupujcie tego. I to jest ogólnie dopuszczone do sprzedaży. Proszę Państwa, weźcie się za to. Cześć, dzień dobry, witam Was serdecznie, z tej strony Rafał z Detailing Ozone Mat Płock. Jak widzicie, mamy piękny czerwiec, ciepło. Teraz zaczęła się fala, jak to w Polsce, odgrzybienia klimatyzacji. Mamy temperaturę, jak widzicie tutaj, w zależności gdzie pokażemy, to mamy i 50, gdzie skierujemy, czy na słoneczko, czy gdziekolwiek indziej. Ale słuchajcie, chciałem z Wami porozmawiać odnośnie, przejdziemy może do pomieszczenia, odnośnie w tej chwili takiego gadżetu, którego bardzo często Państwo używacie, tak zwanych granatów do odgrzybiania klimatyzacji. No i proszę Państwa, pojeździłem sobie trochę po hurtowniach motoryzacyjnych, po dużych marketach, bo dodam w tej chwili, że wyrosły, znowu to powtórzę, jak grzyby po deszczu, piękną wiosenną czy tam jesienną pogodę, powyrastały kapelusze na grzybach, bo grzybnia się zrobiła, no i mamy grzybobranie. No to w tej chwili mamy środki chemiczne, ogólnodostępne, czy to do czyszczenia klimatyzacji, czy ozonowanie. No i oczywiście stara metoda, która jest z nami od wielu lat, mianowicie granaty do klimatyzacji. Ja wrzucę jeden z tych granatów w cenie tam niecałych 10 zł, który ma świetnie niby działać, ale przejdźmy sobie, porozmawiamy, jakie tam mamy związki. Mamy bardzo ciepło, zobaczcie, mamy nawet w słońcu temperaturę przekraczającą w maksie 46, jak skierujemy na kostkę nagrzaną, no mówię, mamy 46,3. I przejdźmy sobie, porozmawiamy, ponieważ wczoraj zakończyłem pana kolejnego z mojej metody hybrydowej odgrzybienia klimatyzacji. No i na tle tych gadżetów, na tle gadżetów pomiarowych oraz gadżetów, które przyczyniają się do bardzo dużej skuteczności tej mojej metody hybrydowej odgrzybienia klimatyzacji. Jak widzicie, mamy i paszporty, mamy certyfikaty, namierniki, stężeń, mamy również związki chemiczne, które Państwu zawsze pokazuję do odgrzybiania klimatyzacji. Jeden, przepraszam, wszystko z rączki kręcone. Drugi, skuteczna dezynfekcja klimatyzacji. Ja połączyłem kilka związków, metoda została zupgrade'owana w stosunku co do zeszłego roku, ale żeby nie przedłużać. Słuchajcie. Macie Państwo w tej chwili takie związki jak granaty do dezynfekcji klimatyzacji. Ja nie kupiłem tego granatu, ponieważ dla mnie to są wyrzucone pieniądze w błoto. Nikt mnie nie sponsoruje, nie ma Patronite'u. Jeżeli byście chcieli coś takiego i mieć wiadomości z pierwszej ręki, to oczywiście tak. Ja nie zarabiam na kanale YouTube, nie wrzucam już w tej chwili reklam. Kręcę dla Was w tej chwili wszystko z łapy, tak jak było. Zresztą zawsze tak kręciłem, no ale słuchajcie. Tak jak powiedziałem, pojeździłem trochę po tym rynku naszym macierzystym. Zrobiłem sobie takie adnotacje na szybko, bo w większości tych środków znajdują się mniej więcej takie same czynniki. Zmieniona jest tylko nazwa generalnie producenta. No i proszę Państwa, od razu co Wam powiem. Absolutnie, jeszcze raz to potwierdzam z pełną odpowiedzialnością. Absolutnie nie kupujcie tych związków do dezynfekcji klimatyzacji. Po pierwsze, dlaczego? Dlatego, że za chwilę opowiem o związkach chemicznych, które są użyte do tego. To pierwsza sprawa. Po drugie, robicie to Państwo w warunkach przydomowych, gdzie same badanie oraz karta charakterystyki niektórych tych związków wyklucza użytkowanie tego w domu lub w gospodarstwie domowym.
lub w celach prywatnych. Zazwyczaj te związki, przynajmniej te dwa, są zastosowane lub powinny być stosowane w laboratoriach chemicznych z przeznaczeniem do laboratoriów chemicznych. Absolutnie do użytkowania na co dzień przez zwykłego Iksińskiego, żeby nie powiedzieć znowu Kowalskiego. I teraz słuchajcie, powiem Wam, jak to wygląda. Wyobraźcie sobie, że idziecie, bierzecie opakowanie, etykietę. 95% Państwa nie czyta tych etykiet i to jest największy błąd. Czytajcie, bardzo Was proszę o to, byście czytali te etykiety, ponieważ te granaty zawierają bardzo szkodliwe związki chemiczne. O tym już mówiłem. Po drugie, Państwo będziecie to robić najprawdopodobniej na załączonej klimatyzacji. Po trzecie, nie wyciągniecie Państwo filtra, gdzie wwalicie sobie to wszystko we filtr kabinowy i później tym oddychacie, a co gorsza, Wy sami to jeszcze pół biedy. Jak się trujecie świadomie, ok. Natomiast jeżeli trujecie świadomie własne dzieci, o nie, nie, nie. Nie ma na to mojej zgody. Ja zawsze będę podchodził do tego, że tak powiem, i do wszystkich swoich prac, które wykonuję, to prozdrowotnie, ażeby oddać lepiej niż wziąć i żeby po sobie zostawić lepiej niż było. Takie mam podejście. U mnie przede wszystkim jakość. Ale wracajmy do szczegółów. Słuchajcie, bierzecie, kupujecie ten granat, inaczej, idziecie do marketu, bierzecie, kupujecie, czytacie etykietę, na etykiecie jest napisane: weź, wstrząśnij, wymieszaj, uruchom klimatyzację, pozamykaj szyby, ustaw obieg zamknięty, załącz, później wyłącz, wywietrz i to wszystko. No i koniec. I dupa Jasiu pierdzi Stasiu, proszę Państwa. No to lecimy ze związkami chemicznymi, które są w tych granatach. Jako rozpuszczalnik, ja sobie zrobiłem taką notatkę, mamy etanol. Jako związek, który nam to ładnie wszystko rozproszy, mamy gaz. Zazwyczaj jest to łatwopalny propan. I teraz mamy związki. Słuchajcie, skróty P, tam 111, czy tam 211, 212, 221, to są skróty odnośnie opakowań. Teraz wszystkie te związki są w dyrektywie czy rozporządzeniu z 2008 roku o związkach karcenogennych oraz toksycznych i związkach szkodliwych. I teraz mamy najgorszy, który z nich jest. Mamy związek H411 N-octylo-2-pirolidon. I teraz mamy tak: zastosowanie odradzane, nie stosować do rozpylenia i spryskiwania, nie stosować tam, gdzie jest bezpośredni kontakt ze skórą, nie stosować do celów prywatnych, domowych. To jest najgorsza substancja, która jest. Później drugą jest H311, jest również substancją toksyczną, żrącą, szkodliwą dla skóry, szkodliwą tak naprawdę dla Waszego układu oddechowego, dla oczu. I teraz wyobraźcie sobie Państwo, Wy to wszystko rozpylacie, mgiełka jest bardzo drobna, bo jest rozpuszczona przez etanol, czyli przez alkohol. Nośnikiem jest gaz, który jest łatwopalny, propan. Etanol też jest gazem łatwopalnym. Fajnie, że załączycie tą klimatyzację, ale środek nie jest do końca, za przeproszeniem, no, idiotoodporny, tylko środek potrafi zrobić wielki bałagan. Wyobraźcie sobie, że różne przypadki się dzieją, ale widziałem też takie akcje, gdzie gość po takim, czy w trakcie takiego zabiegu z papierosem podchodzi tego i jak pierdyknęło, to pół włosów sobie i rzęsy i wąsy sobie opalił. Widziałem taką akcję. A oprócz tego, słuchajcie, to wszystkie te materiały, te związki chemiczne, które są w tym granacie i one są rozpylone z wielkością 1 mikrona, dajmy na to, czy tam 10 mikronów w tym gazie i w tym alkoholu, który jest rozpuszczalnikiem, a nośnikiem jest, mówię, propan jako gaz. I teraz wyobraźcie sobie Państwo, że to wszystko, nie dość tego, że Wam wejdzie w układ cały wentylacji, czyli na wentylator, wejdzie Państwu również na filtr kabinowy, w kanały, a co gorsza, wszystko Wam wejdzie w strukturę materiałową. I teraz tu jest problem tego typu, że kupując takie rzeczy, to tak naprawdę robicie sobie bardzo dużą szkodę, bo to Wam nie zdezynfekuje klimatyzacji, usunie Wam tylko tak naprawdę częściowe związki, które znajdują się, tak naprawdę lotne związki w kabinie, troszkę w kanałach,
Sparownika Wam nie usunie tych związków, ponieważ parowniki trzeba niestety myć, myć chemicznie, myć parowo, myć tak naprawdę pod dużym ciśnieniem, około 5 do nawet czasami 8 bar pod odpowiednim kątem, odpowiednimi dyszami. Już pewniejszą metodą jest i dla Was ozonowanie. Także jeżeli chodzi o te granaty, absolutnie odradzam użytkowanie tych granatów i absolutnie mówię z pełną świadomością, nie używajcie Państwo tego i nie trujcie siebie oraz najbliższej rodziny. To tak pokrótce. Ja sklejam ten materiał. Zobaczycie sobie ten granat na samym początku, co jest, jakie są substancje, wrzucę i tą pogadankę, podsumowanie wrzucę z tyłu. To tyle dla Państwa, pozdrawiam Was z tej strony, dziękuję serdecznie, że jesteście, dla Was tylko prawdziwe materiały, szanujcie swoje zdrowie, bo zdrowia nie kupicie. Pozdrawiam Was i dziękuję serdecznie, jeżeli materiał się podobał, daj kciuka, łapka w górę, kliknij dzwoneczek, zasubskrybuj, to Cię nic nie kosztuje. Do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnych materiałach. Rafał z Detailing Ozon Mat Płock. Cześć!